kiedyś szare i zaniedbane, teraz zielone i nowoczesne. Wrocławskie podwórka dostają drugie życie dzięki programowi kompleksowej modernizacji podwórek komunalnych. W każdym odcinku pokażemy Państwu dwa takie podwórka, które przeszły albo są w trakcie właśnie takiej renowacji. Ja nazywam się Zuzanna Kuczyńska i zapraszam na nasz nowy program Wrocławskie podwórka. Podwórko między ulicami Probusa, Placem Świętego Macieja, Henryka Pobożnego, Niemcewicza i Jedności Narodowej. To właśnie tutaj się znajdujemy. W tym miejscu wyburzyliśmy stare komórki, stare garaże oraz niepotrzebne mury. Otworzyliśmy całą przestrzeń, dosadziliśmy mnóstwo zieleni i to podwórko teraz zdecydowanie zmieniło swój aspekt i podniosło się walory estetyczne. Opowiedzmy o tych aspektach ekologicznych, no bo one także są niezbędne w dzisiejszych czasach. Zgadza się. Podczas wielu konsultacji z mieszkańcami wszyscy uczestnicy bardzo wyraźnie zaznaczają nam to, że chcą, aby było jak najwięcej zieleni. Jeśli przestrzeń daje nam możliwość do tego, żebyśmy nasadzili coś, to oczywiście jak najbardziej to robimy. I takim przykładem, dobrym przykładem jest także to podwórko. Mhm. Ale nie zapominamy także o tym aspekcie rekreacyjnym, no bo to w końcu miejsce wypoczynku. Zgadza się. To podwórko jest dość duże, dlatego udało nam się też zagospodarować część na taki aktywny wypoczynek. Przede wszystkim dla najmłodszych, ponieważ jest tutaj plac zabaw, ale jest także miejsce do tego, aby można było grać w kosza. Porównaj do tego, co przedtem było, a teraz. To jest ogromna różnica. I jest nawet możliwość, że starsze osoby takie jak ja, czy niepełnosprawne, mogą sobie usiąść. Jest miejsce, są ławeczki, no to jest dobrze. Zależy nam na tym, aby zieleń, która została posadzona tutaj, utrzymywała się cały czas w nienagannym stanie. Dlatego przygotowaliśmy wybieg dla psów, aby tutaj właśnie mogły się załatwiać. Ważnym aspektem każdej renowacji jest odpowiednie odwodnienie terenu. To niezwykle ważny element, żeby woda była w dobrym obiegu. Taka kostka między innymi umożliwia właśnie taki efekt. Teraz znajdujemy się na podwórku przy ulicy Niemcewicza, to nadal wrocławskie Nadodrze. Rewitalizacja tego osiedla wymagała konsultacji społecznych, żeby z jednej strony poznać oczekiwania mieszkańców, ale z drugiej strony połączyć je z możliwościami technicznymi. Zazwyczaj konsultacje społeczne wyglądają w taki sposób, że nasza projektantka ma już przygotowaną koncepcję zagospodarowania przestrzeni. Czasami to są dwie koncepcje. I kiedy spotykamy się z mieszkańcami i najczęściej radą osiedla, uzgadniamy, czego chcą więcej, czego chcą mniej, czy chcą czegoś zrezygnować, czegoś chcą czegoś dodatkowego. I wtedy po takich konsultacjach, po zebraniu wszystkich opinii, projektantka, jeśli jest możliwość, to nanosi zmiany na projekcie. Koszt tej inwestycji to 934 tysiące złotych. Tutaj ważną kwestią było zagospodarowanie, nowe zagospodarowanie pojemników na śmieci. Te są półpodziemne, co oznacza, że przyjeżdża po nie specjalny samochód. No i tutaj ważna informacja dla mieszkańców. Tej drogi nie można zastawiać. Największą zaletą takich pojemników półpodziemnych jest to, że są znacznie bardziej estetyczne, zajmują mniej miejsca niż tradycyjna osłona śmietnikowa, ale przede wszystkim są większe i pozwalają na rzadszy odbiór tych odpadów. Bardzo dobrze nawet. Ja mieszkam tam i tam kuby są w straszliwym stanie, smród, a tu mi się podoba, tak? Całkiem inaczej jest. No i bardziej zielono.
Tak, ja tu mieszkam od urodzenia. To ja na tych gruzach się wychowałam. I to już wszystko na dzisiaj, a ja już teraz zapraszam na kolejne odcinki wrocławskich podwórek, gdzie zajrzymy na Plac Grunwaldzki i Ołubin. Do zobaczenia.